widzę, przyjechał tutaj raczej po punkt niż grać otwartą piłkę. My chcieliśmy zdobyć 3 punkty, ale no troszeczkę brakło wykończenia, bo mieliśmy sytuację, sam mogłem wykorzystać w pierwszej połowie. Troszeczkę szczęścia brakło, bo zarówno właśnie mówię, w pierwszej części, jak i drugiej części spotkania mogliśmy się pokusić o bramkę. Troszeczkę tego czegoś brakowało, więc na pewno ten niedosyt jest. Tak, w drugiej połowie troszeczkę to boisko wyglądało lepiej, ale ta piłka, no nie było możliwości przewidzieć, co ona tam wyczyni, dlatego niektóre fragmenty meczu wyglądały tak, że może troszeczkę kosmicznie, ale wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą i mimo złego stanu boiska stworzyliśmy sobie zdecydowanie więcej sytuacji i powinniśmy ten mecz wygrać, ale gratulacje dla Widzewa, że zagrali na tyło z tyłu i nie doprowadzili do tego, żeby stracić bramkę. Można powiedzieć z przebiegu całego spotkania, że tylko 0-0, bo Widzew to chyba było widać, że przyjechał nastawiony, żeby tylko tej bramki nie stracić, bo im punkt dawał utrzymanie, jakby skupili się na obronie. No i tym bardziej szkoda. My mieliśmy też może jakieś super klarownych sytuacji, nie mieliśmy. Głównie po stałych fragmentach stwarzaliśmy zagrożenie, no ale szkoda, że ta piłka nie wpadła, bo mieliśmy kilka sytuacji i niestety tylko 0-0. Wam obrońcom grało się gorzej na tym boisku niż kolegom w ataku? Na pewno trzeba było większą koncentrację zachować, bo tu wiadomo, warunki taka aura się wytworzyła przed tym meczem, że trzeba było wydłużyć trochę kołki, żeby się nie ślizgać, ale mówię, trochę no wiadomo, wyżsi zawodnicy mają ciut gorzej z tym zwrotnością na takim boisku, ale jakoś nie było źle, bo ta woda szybko w miarę wsiąkła i wielkiej tragedii nie było. No tak, wiadomo, wszyscy widzieli, jak jest boisko i no i powiem tak, no ciężko w ogóle w takich warunkach grać w piłkę i to było widać, gdzie w pierwszej połowie, tak, gdzie piłkę przyjmowaliśmy, ona stawała pod nogami, gdzie było ciężko naprawdę cokolwiek zrobić i byliśmy nastawieni na to, że tutaj będzie walka i nie będzie żadnej finezji. Widzę, że zadowolony wyjeżdża z Kielc? Wydaje mi się, że z przebiegu meczu tak, bo dla nas ten punkt ma znaczenie takie, że jesteśmy spokojni o utrzymanie.